ja chciałem zapytać się, czy dzięki jakiś czasów informowanych o powrocie tego autobusu 142, bo jak wiemy, no nie ma bezpośredniego połączenia, dlatego na cmentarz, tak mówię, między dwoma cmentarzami. Tutaj szczerze powiem, że nawet czytałem w prasie w tej chwili, że jednak do takich właśnie inicjatyw społecznych, które prosiły o powroty różnych tramwajów czy autobusów, tam chyba dwie linie zostały przywrócone z powrotem. Nie pamiętam. 8. No właśnie. To nie jest precedens. Wydaje mi się, że to nie jest precedens, tylko że jeżeli ludzie sobie życzą i chcą i to jest zasadne, to powinniśmy popierać się, że ten autobus jednak wróci, mimo że tak. Znaczy przekazywaliśmy to wszystko, przekazywaliśmy jeszcze informacje, na które nie ma jeszcze odzewu ze strony elektronowej. No być może będą się rozpoczynali, bo faktycznie wydaje się, że biorąc pod uwagę ten przykład, o którym mówił pan przewodniczący, a więc na 8, gdzie przywrócono te nasze, no miasto wydaje się być bardziej otwarte, no, że propozycje ze strony mieszkańców. Tak, tak. Będzie widać. Tutaj porozmawiamy, tak chyba bardziej. Pan Maciej Kotarba, bardzo proszę. Chciałbym zapytać, jak wygląda kwestia budowy na terenie naszej dzielnicy Smoczego Skweru. Pytam, ponieważ w ostatnim czasie pojawiło się w naszych mediach krakowskich kilka artykułów, gdzie urzędnicy z dumą chwalą się, jak to Smocze Skwery powstają w mieście. No to pierwsze pytanie, czy coś wiadomo. Drugie, jeśli nie wiadomo, no to czy moglibyśmy ewentualnie jakieś sprostowanie do mediów wystosować? Znaczy może nie, że nie sprostowanie, co informacje, jak faktycznie, znaczy, że jakie to kłody pod nogi są nam rzucane. Bo o ile wiem, że tam był duży kłopot z działką tą przeznaczoną. Czy coś wiemy? Coś ruszyło? Proszę Państwa, w naszej sytuacji jest faktycznie problem z tą działką, którą chcieliśmy, na której chcieliśmy zlokalizować. To wszyscy wiedzą. Jakie tam są problemy, dobrze to zostało ujęte, że były nam rzucane kody pod nogi w tym zakresie. Natomiast to jest tak, że miasto co roku dwa Smocze Skwery buduje i do tej, w tej chwili były w dzielnicy 18 i jeszcze w jednej dzielnicy. Tak, kolejne dzielnice, czy w kolejnych latach po prostu kolejne dzielnice będą brane pod uwagę. Także to nie jest tak, że miasto nagle buduje 18 Smoczych Skwerów, tylko regularnie te Smocze Skwery buduje. No u nas jest pytanie, czy będziemy szukali jakiejś nowej lokalizacji. W takiej sytuacji to będziemy rozmuszeni, żeby znaleźć jakąś nową lokalizację i wtedy od początku do ale tam jest problem, że to ma być budowa drogi, tak? To jest... Tak, to właśnie Początkowo skala lokalizacja okazała się nieprzygodna, zmieniliśmy troszeczkę tą lokalizację, dopasowaliśmy do tego, co jest realne. I teraz, że tak powiem, jest ta lokalizacja analizowana, aczkolwiek widać po ciężarłości pewnej w działaniach, że ta lokalizacja też nie jest wygodna, ponieważ prawdopodobnie tam coś innego zostało zaplanowane, mimo że ta lokalizacja spełnia wszystkie warunki spoczynku. Także przypuszczam, że będziemy musieli skazać taką, która będzie już odpowiadała. Znaczy czekamy na razie na decyzję tej. Dziękuję. Proszę Państwa, na Komisji Praworządności otrzymaliśmy pismo od mieszkanki z ulicy Cieślewskiego dotyczące wypuszczania swobodnego psów na terenie Muzeum Lotnictwa. Ja tylko przeczytam jedno zdanie. A właściciel jest daleko, nie widzi lub nie chce widzieć zamieszania. Nierzadko na zwrócona uwagę, aby zabrał psa, reaguje agresją lub wcale nie reaguje. Panie Przewodniczący, nie wiem, czy to są tereny. Nie wiem, czy to nie są Muzeum Lotnictwa, czy przy Politechniki Krakowskiej. Czy nie byłoby takiej możliwości wystosowania pismo na przykład do Politechniki czy do Muzeum, żeby te psy, nie wiem, zostały wprowadzone gdzie indziej. Niestety tam jest dużo rodzin z dziećmi, chodzi po tych terenach i no niestety te psy są wypuszczane, nie są utrzymane na smyczy. Są takie służby. Ja wiem, że była już taka akcja kierowana do Straży Miejskiej i wiem, że parę tam mandatów się posypało, tak? Albo pouczeń. Ale czy by nie było takiej możliwości, na przykład mamy
Możemy, nie wiem, zrobić jeszcze jeden wybieg na przykład w tym terenie dla psów. Nie wiem, mamy dwa etapy, tak? Jest jeden etap dla małych psów, drugi dla dużych. Może warto pomyśleć, żeby tutaj coś zlokalizować. Nie wiem, to nawet... Jeżeli chodzi o teren, to jest teren Politechniki Astertowy. W części, a w części Muzeum Lotnictwa, bo tam jest lądowisko, teren mający status lądowiska. Natomiast jeżeli chodzi o wyprowadzanie psów, my wystąpiliśmy w tej sprawie do Straży Miejskiej, aby uwrażliwić funkcjonariuszy Straży Miejskiej na ten problem, że faktycznie psy biegają bez odpowiedniego zabezpieczenia, stwarzając tym samym zagrożenie szczególnie dla małych dzieci. Natomiast no jest to też teren, który bardzo lubią zwolennicy czworonogów. I faktycznie tam jest, w pobliżu jest park, z którego korzystają, no i też płyta samego lotniska jest też miejscem, z którego chętnie oni korzystają. No i powiem szczerze, że trudno wyobrazić mi sobie taką sytuację, żebyśmy złączyli ten teren z użytkowania dla osób, które tam spacerują ze swoimi pupilami. Tym bardziej, że faktycznie to jest fajny na to teren. Oczywiście mam świadomość tego, że no tutaj służby odpowiednie powinny zafunkcjonować w tym zakresie. I tak jak mówię, wystąpiliśmy już do Straży Miejskiej, aby funkcjonariusze byli uwrażliwieni. Natomiast powiem szczerze, że jestem daleki od tego, żeby no tutaj ludzi, którzy chodzą z psami, z tego miejsca, mówiąc tak wprost, usuwać, przerzucać na inne miejsce. Panie Przewodniczący, jeszcze jedna rzecz. Tam jest plac zabaw. Tak, na tym placu zabaw jest piasek. Wystarczy, że któryś pies wejdzie, posika, kupę zrobi i dziecko jest chore. Dziękuję. Który plac zabaw, panie przewodniczący? No jest tam ogrodzony płotkiem. Ale jest płotkiem, do niego wchodzą. No jest zamknięty, ale działa, funkcjonuje dalej. Po prawej stronie jest zamknięty i wyłączony z użytkowania. No to trzeba go, nie wiem, zlikwidować, palić. Wchodzenie, to jest tak, wchodzenie z psami na teren parku, na teren ogródka jordanowskiego, no jest wykroczenie. Więc każdy mający psa, który to robi, no łamie prawo i musi liczyć się z konsekwencjami. I tu jest kwestia roli, jaką w tym zakresie powinny pełnić służby za to odpowiedzialne. To jest Straż Miejska, dlatego no też nie możemy być wszędzie i tego dopilnować, natomiast no, ja jestem przeciwnikiem takiego represyjnego podchodzenia do mieszkańców, że jest problem, no to wtedy to zamykamy teren dla ludzi, którzy z psami chodzą. Trzeba dostrzec ten problem, bo ten problem faktycznie jest i słusznie, że pan zwrócił uwagę, pani tutaj pisząca maila również zwróciła na to uwagę, natomiast trzeba szukać takich rozwiązań, które będą mieściły się w granicach prawa, a więc będą zmuszały osoby chodzące z psami do przestrzegania przepisów, ale z drugiej strony też będą zapewniały tym osobom komfort, spacerowanie ze swoimi zwierzakami w tym miejscu, które w jakimś tam stopniu ma warunki do tego, żeby właśnie spełniać taką funkcję. Bo moim zdaniem to miejsce idealnie się do tego nadaje. Natomiast faktycznie tu jest kwestia przestrzegania przepisów. I co do tego nie mam wątpliwości. Dziękuję. Pan Michał Franczyk, potem pan Zbigniew Urbaniec. Tych przepisów najbardziej powinno się przestrzegać. Przepraszam, Michał, pani Zofia Jankowska jeszcze proszę. To potem Michał, potem pani Zofia. Bo ja też o psach chciałam powiedzieć. Ponieważ w czasie wakacji przeszłam takie szkolenie na temat likwidacji pasożytów, wirusów i bakterii prądem o różnych częstotliwościach. I dowiedziałam się między innymi, jak bardzo trudno jest zlikwidować tasiemca, na przykład, którego roznoszą psy. Psy po prostu w odchodach mają tasiemca. I tak myślałam nad tym, że przecież nawet jeżeli ten pies się załatwi na ulicy czy na trawie, jeżeli nawet ten jego właściciel sprzątnie ten odchód, to przecież i tak coś zostanie tam. Bo przecież nie sposób tak idealnie posprzątać, a niczego nie dezynfekuje. I tak zastanawiałam się nad tym, co by zrobić, żeby ten odchód nie spadał na tą ulicę i na trawę, tylko gdzieś, tak myślałam, żeby po prostu jakieś worki takie no nie, śmiejecie się Państwo, ale ponieważ rozmawiałam ze znajomymi na ten temat, to właśnie znajoma mi powiedziała,
powiedziała, że widziała w Bułgarii to osiołkom właśnie takie worki pod ogon zapinają, że i te odchody idą do worku od razu. I czy nie można by było u nas czegoś takiego zrobić? Bo naprawdę przecież my to wszystko na buty bierzemy, przynosimy do domu i nie sposób jest uchronić się przed tymi infekcjami. Zatrudnić takie uchwały, nawet nie wiemy, co nam się dzieje, bo okazuje się, że taki gasieniec czy glista to aż do mózgu, do serca się dostają. To Państwo sobie nie zdajecie sprawy, jak to są. Ja proponuję zgłosić panią Zosię Ziarkowską do najbardziej innowacyjnego krakowianina roku. No, więc z propozycją woleczków zresztą. Czekajcie, nie przeszkadza, nie przeszkadza. O czym wie? Drodzy Państwo, być może jest to propozycja, bym powiedział, bardzo radykalna. Innowacyjna. Nowatorska. Ale nierealna. Nie chcę przesłuchać o jej realności, bo być może możliwości jej realizacji są. Natomiast, a ci cię powiem i jak? Ale zasady tak jak to obecną, trudno byłoby mi z taką propozycją wystąpić gdziekolwiek, ale nie mniej musimy pamiętać o tym, że jest to ważny problem, to czy pani przewodnicząca mówiła, że faktycznie tasiemce, bakterie znajdujące się w środku przenikają do naszych organizmów, wyrządzają przez te całe środki. Natomiast no, będę rozmawiał z naszą miejską, tutaj też bardzo bym prosił pana przewodniczącego Komisji Praworządności, żeby porozmawiał z komendantem, ze strażnikami. Jest, drodzy państwo, pozostało, musimy pamiętać o tym, że został uruchomiony w Straży Miejskiej ten specjalny oddział zajmujący się ochroną środowiska, ekologią. Więc bardzo bym prosił pana przewodniczącego, upoważnia i zobowiązuje do tego, żeby ten wniosek przez panią przewodniczącą przedstawiony został przekazany i przeanalizowany przez odpowiednie służby. I będziemy do tematu wracać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja bym powiedział, że pan Michał Franciszek, proszę. Przepisy powinny pilnować Straż Miejska tam, gdzie jest do tego uprawniona. Ale też nie w ten sposób, jak mieszkańcy zgłaszają, że to odbywa się w Parku Lotników Polskich, bo tam podobno Straż Miejska jeździ po alejkach samochodem, a park jest dla dzieci i chodzą tam również dzieci. Ale mają rowery. Więc mogą skorzystać czy z rowerów, czy po prostu chodzić na piechotę. Podejrzewam, że po parku Jordana nie jeżdżą samochodem, a jest to park równie atrakcyjny itd., itd. A może rozwiązaniem problemu z psami byłoby poruszenie takiego tematu na jakimś spotkaniu z mieszkańcami, szczególnie może z tamtej okolicy, bo proszę pamiętać o tym, że pod budowę hali widowiskowo-sportowej został zabrany teren, który funkcjonował jako jeden chyba z pierwszych wybiegów dla psów, takich nieoficjalnych na terenie parku. Nie było on ogrodzone co prawda metalową siatką i tak dalej, był troszkę inaczej zaprojektowany, bo był tam drewniany, odbywało się tam szkolenia dla psów i tak dalej, i tak dalej. Ten teren zniknął, ale myślę, że w parku po jakiejś dyskusji i zastanowieniu się, gdzie takie miejsce mogłoby się znaleźć, powinno się takie miejsce znaleźć i to myślę, że powinno to zrealizować miasto. My mamy tutaj swój nadwizyjny, tak, a jak najbardziej tutaj miasto powinno ten teren gdzieś w parku przywrócić. Na uboczu również pewnie ogrodzony. Ale może właśnie do takiego psiego wybiegu tych ludzi, którzy tam chodzą, można by było po prostu skierować. Byłoby to dla nich wygodne, bo tam piesek rzeczywiście może sobie biegać puszczony, a na przykład właściciel może sobie zagrać w szachy czy tam w karty z innymi osobami, tak? Bo tak to gdzieś funkcjonuje na przykład w dzień drugi, czy trzeci. Udzielił mi informacji, iż trzykrotnie Straż Miejska, patrol wysyłany na tą stronę, pomijając, bo Dereczak ten kończył, ale chciał się skontaktować z panią, trzykrotnie się z nimi umówiła, zajechali, pani nie było, także chcieli umówić na miejscu, że tak powiem, temat, jak to tam mówić. Natomiast też wspomniał mi o tym, iż już problem tam jest tego typu, że tam jest wjazd, tylko z jednej strony dość dobrze widoczny, tak jak oni się pojawiają, no to nagle właściciele się budzą i dochodzi do zapinania tych piesków, aczkolwiek mówią, że nie wykluczają
I oczywiście uwzględniają to, że będą tam czy interwencyjnie po telefonie podjeżdżaliście, ale też i prewencyjnie pójmą to w przyszłym miesiącu jako do stałych, że tak powiem, patron. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja chciałam bardzo podziękować panu przewodniczącemu i panu przewodniczącemu za pomoc czynności przesunięcia lat na ulicy Tabacznej i wykonanie zawrotu na tej ulicy. Wszystko zostało wykonane i państwo bardzo zadowoleni i prosili, żeby przekazać podziękowanie. Dziękuję. Ustępujemy. 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 Ustępujemy.